Siemanko, z tej strony Rolez i tam w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to nowa seria, rozpoczęta dopiero teraz właśnie na tym filmie. Na moim Patronite wybił cel, który właśnie pozwala mi na realizację tych filmów. Także jeżeli chcielibyście wesprzeć, to zapraszam w opis pod filmem, tam macie Patronite'a. I w dzisiejszym odcinku będzie ze mną występował Pegas. Siemano. No i zabieramy się za chwilę do strzelania, ale najpierw zobaczcie sprzęt, z jakiego będziemy strzelać. Okej, okay, także jesteśmy już w strzelaniu. Pistolet, jak widzicie, mam w ręce. Wezmę go, tylko przebiję, bo jest kapsuła włożona, ale nie jest jeszcze przebita. Także nie wiem, czy tu mam śrubokręt. Tak, tutaj mam. Dobra. Dokręcamy nasz magazynek. Cyk. No i wiatrówka powinna być za chwilę gotowa do strzału. Jeszcze sobie z niej strzelę jeden raz na pusto, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Dobra, powinna już być przebita, bo już dość mocno docisnąłem. Także sprawdzimy. Dobra, działa. No i tak, jedyną konkurencją, jaką wykonamy na dzisiejszym odcinku, będzie to strzelanie do tarczy. Już tłumaczę zasady. Każdy z nas będzie miał 13 kul w magazynku i będzie strzelał do tarczy. No i kto zdobędzie więcej punktów, czyli wyładuje jeden magazynek i zdobędzie więcej punktów, ten po prostu wygrywa odcinek. No i od razu mówię, że zapraszam Was, czyli moich widzów, youtuberów, instagramerów i innych, właśnie do wspólnego nagrywania challenge'u strzeleckiego. Chętnie piszcie do mnie na DM-ie, tam na Instagramie, albo piszcie na maila, gdziekolwiek. I na pewno się dogadamy co do właśnie nagrania takiego filmiku. No i dobra, ja za chwilę załaduję 13 kulek, powiesimy tarczę i walimy. Magazynek już załadowany, pokażemy jeszcze z bliska, żeby nie było lipy. Proszę bardzo, kulki załadowane, mamy 13, o nie, nie mamy 13, jedna wypadła, muszę uzupełnić. Potrzymaj Ignata, potrzymaj. Weźmiemy, uzupełnimy, bo jak widzicie, jedna kulka mi wypadła, także niestety lipa. Bierzemy sobie jedną kuleczkę, pyk, uzupełniamy ją do magazynka. Zwalniamy sprężynę, żeby trzymała te kulki. No i mamy 13 nabojów. Ja już sobie to nabiję do wiatrówki. Chodź tutaj, kamera. Pokaż ładnie tarczę. To jest moja tarcza. Będę do niej strzelał za chwilę. Tutaj mamy obok tarczę Pegaza. Też będzie za chwilę strzelał. Więc zrobimy sobie około 10, no dobra, 5 kroków takich dużych. 1, 2, 3, 4. 5. Czyli z tej ścieżki będziemy strzelać. Kamerzysta, chodź tu. Ładujemy wiatrówę. Cyk. No i ładujemy do celu. Zobaczymy, ile ja ustrzelę punktów. I mamy utrudnione zadanie, bo jest ciemno. Ale dobra, walimy. No i dobra, jak widzicie, magazynek nam się skończył, także wymieniamy magazynek. Chodźcie zobaczyć w ogóle, ile mam trafionych. To jest tak ważna sprawa. Ol, ja mam zeza. Ol, ja mam zeza. Tylko jedno trafienie za 2 punkty. Reszta strasznie zesrana. Także przekazujemy zaraz wiatrówkę Pegazowi i zobaczymy, ile on ustrzeli. No i dobra, nabiłem kolejne 13 kulek dla Pegaza. Zobaczymy, jak on się spisze. Ja dupy dałem, nie wystrzelałem większości amunicji z magazynka, bo coś mi się
wiatrówka moc straciła pod koniec, nie wiem dlaczego. W każdym razie nabiłem kolejny magazynek, cyk, no i dajemy Pegasowi, chodźmy na ścieżkę. No w sumie ja mogę nagrywać. Trzymaj. Już przejmę kamerę. Kurwa, nic nie widzę. No i dobra, strzelej do tarczy. Dobra, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, dwana i ostatnia kuleczka. Dobra, podejdźmy do celu. No i Pegas mnie rozwali na zbity ryj, jak nic. Czyli mamy tak, siódemkę, tutaj zaliczymy mu piątkę, bo większość celu jest w piątce. Czyli siódemka, piątka i jedynka. Także Pegas wygrał tą konkurencję. No i Gites, spiszemy sobie teraz punkty jeszcze. No i na koniec tabela wyników, czyli ja dostałem niestety 2 punkty. Jestem bardzo z siebie niezadowolony, bardzo dawno nie strzelałem z wiatrówki. No i mamy Pegasa, który wygrał dzisiejszy odcinek. Także dzięki wielkie za oglądanie. Pegas, jako że jesteś w odcinku, możesz kogoś pozdrowić. No pozdrawiam rodzinkę i tyle. Dzięki za oglądanie, strzała.